Siemanko, dzisiaj prezentacja jednego z urządzeń, które może się bardzo przydać na budowie, a mianowicie jest to laser. Dosyć długo się wzbraniałem przed inwestycją w tego typu urządzenie, ale w końcu gdzieś tam po namowie zdecydowałem się na taki zakup. No i generalnie muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe i przede wszystkim pomocne. I teraz, jeżeli chodzi o ustawienie linii, to tutaj przykładowo to urządzenie, ono ma, ustawia linie w poziomie. To są tutaj dwie linie, więc można sobie jakoś fajnie robić obrysy tych linii, a także są linie krzyżowe wtedy. Więc tu można sobie też wyznaczać punkty, czy przy robieniu profili, czy przy jakichś przy robieniu zabudowy. Więc fajnie to wszystko, że tak powiem, gdzieś taki laser obrysowuje. To, co jest ważne, on się sam poziomuje, więc tutaj, jeżeli nawet gdzieś go się coś ruszy, to on ten poziom, tutaj to wszystko pływa, sobie ten poziom sam ustawia. Co do kwestii firm, jaką firmę zainwestować, to podejrzewam, że to wszystko wyjdzie w praniu. Tu na przykład już widzę, że po, nie wiem, 2 tygodniach użytkowania, 3 tygodniach użytkowania, już się to robią jakieś takie miejsca, gdzie jakby zanikał ten laser, więc ciekawy jestem, czy to kwestia baterii, czy może po prostu już coś tam zaczyna się w nim dziać. Widzę w pozostałych miejscach, tutaj też coś ucieka. No i teraz kwestia tego, jak to będzie się gdzieś tam w kolejnych inwestycjach sprawdzało. To był zakup za bodajże 250, gdzieś 300 zł, dobrze pamiętam, gdzieś w tych granicach. Kwestia tego, jak on długo posłuży. Są dużo droższe też lasery. Podejrzewam, że ich jakość będzie też, czy żywotność dłuższa. Nie zmienia to faktu, że jeżeli chodzi o tego typu urządzenie i zastosowanie go na budowie, jest bardzo przydatne, bo przede wszystkim skraca czas, jeżeli chodzi o poziomowanie, o szukanie miejsc, czy wyznaczenie miejsc do pracy. Tak to wygląda. Można sobie dowolnie tutaj te linie wyłączać, dokładać. Jest pilot do tego, więc taka zabawka, ale robiąca robotę, przyspieszająca. Jeszcze raz zaprezentuję, jak to tutaj wygląda, żeby ustalić punkty, na których się będzie wykonywało pracę. Jestem ciekaw, jeżeli ktoś ma z Was jakieś doświadczenia z laserami, tu akurat firmę widać, jakie to jest firmy, ale jeżeli macie jakieś doświadczenia, zainwestowaliście w jakiś sprzęt, który Wam służy jakiś dłuższy czas, jak się sprawuje, piszcie, podajcie może nazwy, komuś się coś przyda, sam może skorzystam, jeżeli ten sprzęt zacznie gdzieś tam szwankować, nie będzie działał, no to trzeba będzie po prostu poszukać jakiegoś innego rozwiązania. Dobra, dzięki śliczne, do usłyszenia, pozdrawiam.